powrotu, jeżeli się Państwo spóźnicie z płaceniem takiej raty, to wtedy pakiet jest zamykany i zostaje na takim dyskoncie, jak mamy tutaj pokazane na załączonym slajdzie. Dla przykładu, spóźniliśmy się na szóstej racie, mamy dyskonto 1,27, pakiet jest zamykany. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć kilka słów, drodzy Państwo, o tym pakiecie za $1200. To jest naprawdę pakiet wprost genialny na dzień dzisiejszy dla mnie, bo to jest $100 miesięcznie z dyskontem 1:100, czyli mamy przez 12 miesięcy, możliwość płacenia po $100 i, drodzy Państwo, uzyskania 120 tysięcy udziałów. To jest taki pakiet w tej chwili, który kosztuje ponad $3000. Ja bym chciał powiedzieć, że ta promocja jest przede wszystkim po to, żeby na nowo uruchomić taką chęć zainwestowania dla inwestorów w tych ciężkich czasach i możliwość stworzenia Państwu możliwości obudzenia swoich partnerów albo zaproszenia do inwestowania zupełnie nowych partnerów, bo z takim dyskontem, który mamy na dzień dzisiejszy, w tej promocji, to się po prostu nie wróci. Drodzy Państwo, ja gorąco serdecznie zapraszam do zakupu tego pakietu. Zastanówcie się, jakie macie możliwości finansowe, ponieważ ta oferta jest tylko i wyłącznie do 30 czerwca, do godziny 22 czasu polskiego. I 30 czerwca o godzinie 22:00 ta promocja się zamyka. Czyli, drodzy Państwo, zostało nam 36 dni i kilka godzin dzisiejszego dnia, aby podjąć tak fantastyczną, jedyną swojego rodzaju decyzję. My gorąco jako liderzy, jako osoby, które promują na dzień dzisiejszy naszą firmę Skyward Community, gorąco Was zapraszamy do zainwestowania, do ponownego zastanowienia się, otwarcia swojego umysłu, otwarcia swojego serca, bo, drodzy Państwo, ta sytuacja, jak mówią nasi cześci koledzy, to se ne vrati. Słuchajcie, jeżeli możecie, promujcie ten nasz projekt w tej formie, w jakim on jest na dzień dzisiejszy, wśród wszystkich swoich znajomych, swojej rodzinie, a także jeżeli możecie Wy i macie możliwości inwestowania, serdecznie i gorąco Was do tego zapraszamy. Dziękuję, Grzesiu, daję Ci głos, żebyś poprosił naszych gości i jedziemy z drugą częścią naszego spotkania. Super, 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 super. Janusz, bardzo Ci dziękujemy, bardzo Ci dziękujemy. Już powoli widzę, że nasi goście się już pojawiają. Ja mam taką informację dla Was. Nie wiem, czy się z niej cieszyć, czy nie, ale wcisnąłem za późno przycisk nagrywania. Ale najważniejsze, czyli to, co powiedział Janusz i najważniejsze, to, co będzie mówił nasz gość specjalny, pan Masłow, będzie nagrane, więc nie musicie się już martwić, ja się tylko będę musiał tłumaczyć. Także kochani, raz jeszcze bardzo, bardzo dziękujemy Januszowi. Rzeczywiście jest to wyjątkowa możliwość i tak jak Wam wspomniałem wcześniej, kiedy mówiliśmy o dyskontach, pamiętacie, ktoś mógł zapłacić prawie 500 000 zł za dyskonto 1:57, a w tym momencie za 400 zł mamy możliwość wrócić do dyskonta sprzed 2 lat. Naprawdę taka okazja się już nie powtórzy. Tak więc skupiamy swój umysł, pamiętajcie, że jesteśmy do tego, żeby Wam pomagać, obojętnie od kogo przychodzicie i będziemy chcieli w Polsce mocno popracować ze Skywayem, bo tego czas wymaga. Ja już widzę, że nasz gość specjalny już się zalogował, bardzo się cieszę, więc powoli mogę przekazać głos naszemu gościowi i Siergiejowi poproszę, żeby Siergiej tłumaczył. Więc ja na dłuższy moment się wyciszam, już nie gadam i bardzo dziękuję, z czego pozdrawiam już naszego gościa specjalnego.
Вечер добрый, дорогие друзья. Витам всех. Владимир, добрый день. Я, секундочку, пани и панове, хотел только подпитать, чи мне добре слышать, чтобы мы все добре слышали. Поставьте... Да, Владимир, да, как меня микрофона. Слышишь? Хорошо слышу, спасибо, спасибо, Сергей. Окей. Я благодарю вас за слово, которое мне дали. Я слышал, как господа Томчак и пан Хутник рассказывали вам. Теперь настало время ответить на вопросы мне, и немножко меня поддержит еще определенная, определенной части поддержит меня пан Франтишек Соло. Витам всех. Сергей. Барзо еще чешу, же достал голос. Słyszałem pana Janusza i Grzegorza, ich prezentację i za chwilkę do nas dołączy pan Franciszek Solar. Ja заранее благодарю своего переводчика Сергея Маслова, моего однофамильца, вот. И тоже партнера инвестора. Об этом пока никто не знает. Dziękuję mojego tłumacza. Переводите. Przyjmuję sam sobie. Dziękuję. Tak. Я сейчас включаю свой. Значит, у меня получилось так, что более 30 вопросов, я их укомплектовал в 30 вопросов, следовательно, ответов. Ponad 30 pytań zwężyłem w 30 pytań, czyli będzie równo 30 odpowiedzi. Może być, my тогда сделаем tak, ja сейчас советуюсь z господином Соларом, что сначала ты коротко добавишь, ты слышал все, что они говорили, Франтишек. Может быть, добавишь самое ценное, а я уже тогда перейду к ответу на вопросы, потому что их действительно очень много. Да, Владимир, можем так сделать. Добрый вечер, коллеги. Я Франтишек Солар, приветствую вас на этой онлайн-конференции. Я буду говорить по-русски, но будете видеть, как меня переводить. Я думаю, что все будет хорошо. Окей, чили пан Франциszek Solar doda parę komentarzy do prezentacji, które Państwo przed chwilą usłyszeliście, a na same pytania już odpowie sam Władimir Masłow. No, ja widziałem prezentację Janusa, очень хорошая, no надо с этим использовать, надо делать, потому что сейчас у нас очень-очень хорошие условия. Сергей? Слышишь? Я вас слышу, только могли бы вы повторить, я не совсем понял. Я сказал, что я услышал презентацию Януса Томчака. Поздравляю, Янус. И это было очень-очень интересно, но надо с этими возможностями использовать, которые у нас сейчас есть. Услышал и видел презентацию, которую перед хвилом показал нам пан Грегош и пан Януш. И, очевидно, мы сейчас wykorzystać to, co było zaprezentowane. Ja do tej pory nie znaję, czy wy znajecie li wszystkie условия tej motywacji Level Up. U was była ta prezentacja, czy nie była w Polsce? Nie wiem, czy jesteście do końca świadomi i wiecie, jakie są sposoby motywowania. Czy mieliście w Polsce te prezentacje. Jak z tym level up współpracować? Tam jest ocień mnoga możliwości i motywacji. Nie wiem, czy wiecie, jak do końca używać tego systemu level up. Tam jest
bardzo dużo różnych programów do tego. Это программы Level Up. Там не только можете получать призы, но можете получать очень интересные деньги. Можете не только отшимывать награды, але так, теж награды пенежные. Но там это все дополнительные призы, которые вы можете, с которыми вы можете пользоваться, но там надо набирать баллы и после этого получать деньги и получать призы. Czyli system polega na otrzymywaniu punktów, które można później wykorzystywać albo wymieniać, jeśli dobrze rozumiem, na nagrody. Да. Ту вы можете видеть, какие призы есть. Там есть разные смартфоны, компьютеры, планшеты, но много-много очень интересных призов, которые вы можете с ними использовать. Чи тут видимо на этой презентации обок, что есть достаточно много разных наград, такие как, не знаю, как telefony komórkowe i tak dalej. Tam u mnie czasy, telefony. Zegarki też, smartwatches. Tak. Notebooki. No, co interesne, że tam może być dwa ranki. To narodny rank i mirowy. Здесь, когда вы сделаете клик на этот Level Up, так каждый из вас видит, как его страна использует с этим программу. Чили тут так как бы есть подел на световый. Здесь так, Сергей. Здесь вы можете видеть Словакию. Но когда вы сделаете клик на этот Level Up, вы будете видеть Польшу. Как людей используют этим системой. Сейчас здесь вы можете видеть, что с этим системой использует только 5 людей из Словакии. Я не знаю, сколько людей участвуют в этом системе с Польши. Czyli po prostu możemy zmienić kraj i zobaczyć w tej chwili, ile osób korzysta z tego level upa. Tak. Możemy wybrać Polskę i podpatrzeć, ile w tej chwili jest uczestników tego programu. Tak, wy możecie wybrać Polskę i uczestników tego programu. I tak. Когда вы хотите знать рейтинг, мировой рейтинг, как там страны есть в этом системе, там можно 12 стран, вы видите. Первый есть Вьетнам. В Вьетнаме участников 355. И 20 выигравчиков. Эти 20 людей выиграли призы. С Нигерии есть 12 человек. 3 людей выиграли призы. Там есть Индонезия, Германия, Словакия 5 людей. Австралия, Чехия, Бельгия, Киргизстан, Россия, Нидерланд, Оман. Но я не вижу там Польшу. Почему? Мой вопрос. Tutaj widzimy, możemy też zobaczyć ranking według uczestników. No i tutaj bardzo ładnie to widać, że na pierwszym miejscu jest Wietnam, gdzie jest 355 uczestników w tej chwili, z nich 20 już odebrało swoje jakieś nagrody, ale nie ma Polski. No, a gdzie Polski?
Я польский не вижу. Польский. Где есть Польска? А, когда мы идем, моя страна, и здесь видим мировой рейтинг, это значит, каждый месяц этой системе есть, как мы можем называть, джекпот. Здесь джекпот. На май там есть $9,585. Понятно? Wchodząc do poszczególnego kraju, możemy zobaczyć fundusz nagród, pieniężny fundusz nagród, tak? I w tej chwili widzimy, że on wynosi ponad 9 tysięcy dolarów, tak? Этот джекпот будет разделен между людьми в мировом рейтингу. Мировой рейтинг. А тут вы видите, кто там есть. На первом месте человек Nong Van Thap с Вьетнама. Он получал с этого джекпота 30%. Это значит $2,875. Другий тоже из Вьетнама. Он получал 20% с этого джекпота. Третий тоже Вьетнам, 15%. Там два людей из Бельгии. Это рейтинг с апреля. В апреле эти деньги были разделены этим людям. Это значит, это $9,585 получило 10 людей. То есть эти 10-8 из Вьетнама. Это очень хорошие деньги, которые вы можете получать каждый месяц. Франсишек, это джекпот месяц, на один месяц, правильно? Да. Но представьте себе, когда здесь будет 1000 участников или 2000 участников, джекпот может быть и $50,000 или $100,000. А всегда этот джекпот будет разделен между 10 наиболее людей в целом мира. Окей. Szanowni Państwo, więc to jest rank, widzimy tutaj po prawej stronie 9,5 tysiąca dolarów, to jest tak jakby pula, jackpot, który co miesiąc jest dzielony pomiędzy dziesiątką osób, najbardziej powiedzmy dochodowych osób. Więc i ta pula jest dzielona, zobaczcie, że pierwsza osoba dostała 30% z tej puli, prawie $3,000. A z kolei kiedy oczywiście jeżeli suma będzie większa, to i poszczególne nagrody pieniężne też będą o wiele, wiele większe. Ok. Это значит, что у нас есть рейтинг в каждой стороне, в Польше, в Словакии, в Чехии, в Венгрии, в Германии, в России, и есть целомирный рейтинг, два рейтинга. Мы можем участвовать в одном и в другом рейтинге. I ten ranking jest dzielony, są dwa rankingi. Jeden jest światowy, który rozprzestrzenia się dotyczy wszystkich krajów, a są poszczególne rankingi w poszczególnych krajach. No więc są dwa rankingi generalnie. Tak. Jak my możemy uczestniczyć? Wypełnienie usłowi bonusnej programu, eki levela. W jaki sposób możemy brać udział w tym level up, w programie level up, bonusowym programie? Każdy нужно, żeby był weryfikowany. To pierwsze. Pierwszy warunek to musi być ta osoba zweryfikowana. U każdego inwestora нужно, żeby było minimum $200 inwestycji. To za cały czas. За целый час, когда он в бизнесе. Минимум $200 у него нужно быть инвестиция. За целый час инвестиций.
Nie tylko za dar. Za cały okres inwestycji ta osoba powinna posiadać, ta osoba powinna osiągnąć wysokość 200 dolarów inwestycji, czyli osoba musi mieć tyle, minimum 200 dolarów musi zainwestować w czasie całego okresu inwestowania. Tak. Kiedy on rejestrował się, ja nie znaję, w 2017 roku, u niego musi być 200 dolarów liczna inwestycja. Czyli jeżeli w 2017 roku, Franciszek, jeszcze raz, jesteś w 2017 roku, możecie powtórzyć, co się powiedział? To wszystko jedno. Kiedy kto z nas rejestrował się w 2017 ili 2018 ili 2019 roku, u niego musi być liczna inwestycja minimum. Ta osoba, która dołączała się do projektu, w 17, czy 18 roku, to musiała mieć tych inwestycji minimum 200 dolarów. No a w tym miesiącu można zarejestrować nowy partner z inwestycją od 200 dolarów. Ok. I trzeci warunek, ta osoba oprócz swojej inwestycji musi mieć też jednego partnera z minimalną inwestycją też 200 dolarów. To znaczy, kiedy ja chcę использować tym systemem, nie trzeba być, żeby ja był weryfikowany. To pierwsze условие. U mnie musi być minimum 200 dolarów inwestycja i mnie musi zarejestrować nowego człowieka z 200 dolarów inwestycji. Ok, czyli jeszcze raz reasumując, pierwszy warunek to jest, ja muszę być zweryfikowany, drugi warunek, moja inwestycja musi wynosić minimum 200 dolarów w czasie całego okresu inwestowania, tak? I trzeci warunek, ja muszę przyprowadzić jednego nowego partnera z jego inwestycją minimum 200 dolarów. Da. Naciśliające bali. Możecie przeczytać. Za każdy 1 dolar licznych inwestycji w tekuszczym miesiące wy получите 2 bala. To znaczy, okay, czyli jak? To znaczy, kiedy maj zdzielają inwestycję 1000 dolarów, ja licznie, ja получаю 2000 balów. Ok, czyli jak, pytanie, jak są naliczane te punkty za każdy dolar własnych inwestycji w bieżącym miesiącu dostajecie 2 punkty, da. Inaczej mówiąc, za każdy 1000 dolarów dostaje się 2000 punktów. Da. A każdy 1 dolar inwestycji wywleczony w pierwszej linii w tekuszczym miesiące wy получите 1 bal. To znaczy, kiedy wy przywlekajecie jednego człowieka, nowego, on jemu musi być pierwszej linii i kiedy on inwestuje 1000 dolarów, wy получите też 1000 balów. Ok. Więc te punkty naliczane też są wtedy, kiedy za każdego nową osobę, którą przyprowadzicie, za inwestora w pierwszej swojej linii, tak? Za każdy jego dolar inwestycji dostaje się 1 punkt, inaczej mówiąc, za każdy 1000 dolarów, który przyniesie ta osoba do projektu, dostaje się 1000 punktów. Da. I ta osoba musi stać w waszej pierwszej linii, waszych inwestorów.
Я попрошу вас, чтобы каждый из вас открыл этот level up, и там есть эти условия. Там есть, что вы получите дополнительно 200 баллов, если инвестор привлеченный в текущем месяце оформил инвестицию не менее чем $100 в течение 7 дней после регистрации. Это значит, когда я зарегистрирую нового человека, и он сделает инвестицию $100 в течение 7 дней от сегодня, я получаю тоже 100 баллов. 200 баллов на эти $100. Ok, czyli kolejnym warunkiem naliczania tych punktów jest taka sytuacja, że możemy otrzymać dodatkowych 200 punktów, jeżeli nasz inwestor, którego przyprowadziliśmy do projektu w bieżącym miesiącu, zainwestuje w ciągu 7 dni po rejestracji, po swojej rejestracji nie mniej niż $1000, czyli inaczej mówiąc, od dnia, kiedy zarejestrowany jest nasz nowy inwestor, jeżeli on inwestuje minimum $100, tak, to my dostajemy dodatkowy, tak jakby, bonus 200 punktów. Tak. Это очень хорошо сделать эту мотивацию на этот Step Up 2021, что там есть инвестиция $1200 на 12 месяцев. Там разрочка есть $100 на 1 месяц. Да? И когда мы это сделаем в течение 7 дней от регистрации, но у нас jest 200 balów. 1200 dolarów, tam pakiet taki jest, da? No tam jest, etot nowy pakiet, tam jest rozroczka na $1200, tam dyskont 1:100. Da? Eto nowy pakiet, Step Up 2021. Więc istnieje taki nowy pakiet, jeden z dyskontem 1:100, pakiet kosztuje $1200 i można ten pakiet wziąć na raty na 12 rat, czyli na 1 rok, i wtedy wychodzi nam po 100 dolarów na miesiąc, i akurat w tym przypadku za wpłacenie co miesiąc takich rat po 100 dolarów można uzyskać ten dodatkowy bonus wynoszący 200 punktów. No, to нужно сделать в течение 7 дней после регистрации. Да? Okej, ale warunkiem koniecznym jest, że ta wpłata musi od ta wpłata tego inwestora musi odbyć się w ciągu 7 dni po jego rejestracji. Da. To, że tu jest dalsze условия, że jeśli inwestor w течение 7 dni po rejestracji odkrył rozroczkę na $500 i zdzielał pierwszy płatność dwójnym, это значит, сделал 50 плюс 50, $100, вы получите 200 баллов тоже. Czyli kolejnym warunkiem otrzymania tych dodatkowo 200 punktów jest taka sytuacja, jeżeli inwestor w ciągu 7 dni po swoim zarejestrowaniu otworzył ratę na utworzył wziął pakiet na ratę pakiet 500 dolarów na raty,
i zrobił swój pierwszy przelew. Dwójnie. Tak jakby podwójnie, tak? Tak, tak. Mhm. I to znaczy, podwójnie... $100. Okej, okay, czyli inaczej mówiąc, tym samym on zainwestował tą minimalną kwotę, czyli $100 i za to dostajemy dodatkowo 200 punktów. Da. A jeśli inwestor zawierzyć dwie razowe inwestycje, razowe inwestycje po $50, to czyli 7 dni po registracji, to że wy получите 200 balów. Mhm. Następnym też kolejnym warunkiem otrzymania tych 200 punktów jest sytuacja, kiedy inwestor zrobił dwie jednorazowe inwestycje po 50 dolarów w ciągu 7 dni, tak? I w tym da. Momencie też dostajemy, dostajemy 200 dodatkowych punktów. Da. A jeśli inwestor zdzielał razowy płatnik po raz roczkę $50 i jedyną inwestycję $50 w ciągu 7 dni po registracji wy też получите 200 balów. To znaczy, no i kolejne, da, to nam nada использовать этими rozroczkami. $1200 tam dyskont 1:100 i $50 tam dyskont 1:60. I też, też te dodatkowe 200 punktów można uzyskać, jeżeli wasz inwestor zrobił jednorazową wpłatę z raty w $50 i jednorazową inwestycję w $50. Tak? Tak. Czyli w ciągu tych 7 dni po swojej rejestracji. To też jest. To też można w rezultacie uzyskać, otrzymać te 200 punktów. Jak использовать bank? Ja już сказал, że w rozdziale w licznym progresem wy możecie obmieniać zarobotane bali na prizy, które sustwują определенным sumam. Определенным суммам. Выбрав награды, вы получите соответствующую сумму на ваш бонусный счет. Это значит, вы, у вас когда в месяце май, у вас будет 1000 баллов. Месяц июнь будет 1000 баллов. Вы можете перенести эти баллы на наступающий месяц. И когда у вас количество баллов, что вы хотели, вы можете получить приз, или вам эти баллы отправляются на ваш бонусный счет. И вы делаете с ними, что вы хотите. Это нормальные деньги, доллары. Да? Чили те пункты, здобытые пункты, можете в наступном месяце wymienić, my możemy wymienić, możecie wymienić na nagrody. Oczywiście każda nagroda ileś tych punktów kosztuje, tak? No i po wybraniu określonej nagrody otrzymujecie odpowiednią sumę na wasz rachunek bonusowy. Да. Как получить больше баллов и призов? Накопление баллы влияют на ваше место в двух рейтингах. Как я сказал, рейтинг в вашей стране и рейтинг в мире. И каждый месяц у вас есть возможность участвовать в этих двух рейтингах. Каждый месяц участники, занявшие призовые места в рейтингах, получают бонусы. Угу.
Okej, okay, czyli te punkty, które zdobywamy, mają bezpośrednio na wpływ na Wasze miejsce w rankingu w Waszym kraju, a także na ranking, a także na miejsce w rankingu światowym. Mówiliśmy, tak, że tych rankingów są dwa. Światowy i w poszczególnym kraju. I każdego miesiąca jest tak jakby ten budowany ten ranking. Tak. Franciszek, буквально 20 секунд. Можете паузу сделать? Да, можем. Нет проблем. 20 секунд буквально. Окей. Będę starał się głośniej mówić, bo tutaj dochodzą głosy, że słabo mnie słychać. Także postaram się mówić głośniej. Da. Bonusy w ratingu po stronie. I to znaczy, że skolka uczestników będzie w tej, której stronie, сколько мест будет в рейтинге. Это значит, когда 3 аж 5 участников будет больше, там будет только одно место. Когда участников будет 21 и 25, там будет 5 мест. Когда участников будет 66, от 66 до 299, tam będzie 10 miejsc. Понятно? Czyli im więcej uczestników jest w poszczególnym rankingu, tym większa jest szansa zdobyć miejsce w rankingu, tak jakby w ilościowym rankingu, w ilościowym rankingu, w którym biorą udział wszyscy razem. Wszyscy uczestnicy z poszczególnego kraju. To znaczy, że bali za prizowe miejsca w ratingu strony rozdzielają się następującym obrazem. Na pierwsze miejsce 100% balów. To znaczy, когда вы в месяце май получите 5000 баллов за ваши инвестиции, инвестиции ваших личных клиентов, а вы собираете первое место в стране, в Польше, вы получите плюс 100% баллов. Это значит 5000 баллов вам будет придано. Франциск, я и когда я переспрошу, да. То есть в каждой стране тот, кто побеждает, можете еще раз повторить, я прошу прощения. Да. В каждой стране, когда есть там 10 мест, да? 10 мест. Первый человек, у которого есть наиболее баллов, он получает 100% своих баллов. Это значит, когда у меня было в апреле 3000 баллов, и я занимал первый в Словакии, я получаю dalsze 3000 balów. Okej. Okay. Czyli w
poszczególnym kraju ten, kto zdobywa najwięcej, najwięcej punktów, trafia na pierwsze miejsce z tej dziesiątki i za pierwsze miejsce on dostaje dodatkowo 100% tej ilości punktów, które zdobył. Czyli przykład, jeżeli zdobyliśmy w konkretnym miesiącu 1000 punktów i staliśmy się liderem w tej dziesiątce w swoim kraju, to za te 1000 punktów dostajemy 100% tych punktów, inaczej mówiąc 1000 plus 1000, dostajemy w sumie mamy w swoim portfelu mamy 2000 punktów. I według tego systemu drugie miejsce też dostaje osoba już nie 100, tylko 90% od ilości, którą zdobył, od ilości punktów, którą zdobył w poszczególnym miejscu ta osoba. Da. No. Как я сказал, эти бонусы в мировом рейтинге. Там размер призового фонда зависит, от чего зависит количество деньгов, это, как я назвал, джекпот. Это количество деньгов зависит от количества участников программы в текущем месяце, от объема инвестиций первой линии участников программы в текущем месяце и от личных инвестиций участников в текущем месяце. Это значит, когда каждый месяц будет более участников, будут выше инвестиции, в этом джекпоте всегда будет более количество деньгов, которые будет разделение между этих 10 людей в игре. Чили, да? Wielkość tej puli, o której wcześniej mówiliśmy, tak? Czyli wielkość kwoty tej puli zależy od trzech czynników. Pierwszy czynnik to jest ilość uczestników w programie w bieżącym miesiącu. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest wielkość inwestycji pierwszej linii uczestników programu w tym bieżącym miesiącu. To jest numer dwa i trzeci czynnik to jest wielkość własnych inwestycji uczestników w bieżącym miesiącu. Czyli od wielkości swoich inwestycji uczestników w bieżącym miesiącu. Da. I każdy miesiąc i dzięki будут распределены между 10 наиболее людей в мире. Как уже вы видели, первому 30%, другому 20%, 15%, 8%, 7% и 10% 20%. Ну, окей. И та пула, которая будет уже узбирана, она есть делена помежду 10 особ, так, według tutaj pokazany tutaj tego schematu, czyli pierwsza osoba wygrana dostaje 30%, druga 20% i tak dalej. 20, 15, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i ostatnia osoba, 10 miejsce dostaje 2% od tej puli. Tak. A przedstawcie sobie, a tu wiesz, miesiące april, proszlą miesiące. Там было через 8000 долларов и 433 участников. Но когда там будет 1000 людей, 1000 участников с целого мира, этот джекпот может быть и 30, 50, 70, 100 тысяч долларов в текущем месяце. В текущем месяце. Этот 100 тысяч долларов будет распределено между этих 10 людей najbole inwestorów w mire. No, inaczej mówiąc, jeżeli zdobywamy, jeżeli ta pula, wielkość tej puli osiągnie czy to 30, czy 50, czy może nawet 100 tysięcy dolarów, to
załóżmy, że tych uczestników w kwietniu, tak, było 433 uczestników, no to załóżmy, że nawet 100 tysięcy, jeżeli pula osiągnie 100 tysięcy dolarów, no to te 100 tysięcy dolarów będą podzielone pomiędzy tylko dziesiątką z tych 433 uczestników tego programu. Да. Но что очень важно, обратите внимание, оба рейтинга формируются на основе результатов текущего месяца. Чем более баллов этом месяце вы получили, тем выше ваша позиция во всех рейтингах. Каждый месяц все участники рейтинга начинают соревнование с нуля. Это значит, последний день полночью это укончается, и на другий день первого нового месяца мы начинаем с нуля. Но при этом число заработанных баллов в прошеднейшем месяце сохраняется в вашем личном прогрессе, и вы можете в любой момент потратить его на награды. Это значит, когда у меня баллы в апреле, в мае, в июне, в июле, я эти баллы могу перенести на дальший месяц. Но начинаем каждый с нуля. Это значит, не нужно и другой месяц зарегистрировать одного человека с инвестицией 200 долларов, и в этом случае я буду участвовать и дальше месяц в этой системе. Mm-hmm. Понятно? Так, więc zarówno ranking światowy, jak i narodowy, nazwijmy go tak, są budowane na podstawie rezultatów bieżącego miesiąca. Im więcej punktów w tym miesiące, w bieżącym miesiącu dostaliście, tym wyższa jest wasza pozycja we wszystkich rankingach, tak? I w światowym, i w swoim narodowym. I każdy miesiąc wszyscy uczestnicy rankingu zaczynają, Boże, wyleciało słowo, competition od zera, tak? I tak. Przy tym ilość uzyskanych punktów w poprzednim miesiącu jest zachowywana w waszym własnym progresie, dobrze mówię, pan Franciszek, i możecie w każdy moment na waszym rachunku i wy możecie w każdym momencie wymienić te punkty na nagrody. Tak. To znaczy, когда я сказал себе, я хочу ноутбук новый, и на это мне нужно, я не знаю, сколько там было в этих призов, 200 тысяч баллов. Но я это 200 тысяч баллов могу сделать за 2 месяца, за 3 месяца, за 4 месяца, за 5 месяцев. Так что один месяц делаю 50 тысяч, другой месяц 30 тысяч, третий месяц тоже 50 тысяч, 30, 20. И я перенесу эти пункты, эти баллы на дальший месяц. И когда у меня количество баллов 200 тысяч, я запрошу за этот компьютер и эту сумму, сколько стоит этот компьютер, мне компания отправляет на бонус. Czyli inaczej mówiąc, te punkty można kumulować. Jeżeli nam się chce wygrać laptop, który kosztuje powiedzmy 200 tysięcy punktów
za które trzeba zapłacić te 200 tysięcy punktów, no to możemy poprosić o przeniesienie tych punktów na następne miesiące. I wtedy, kiedy uzyskamy, załóżmy, przykładowo mówię, uzyskamy powiedzmy w 4 miesiącach te 200 tysięcy punktów, to wtedy dostajemy jako nagrodę ten laptop. Mhm. Этот систем Level Up, этот очень хороший систем. Почему? Потому что у каждого есть самый шанс. У нового человека и у человека, который уже лидер или зарегистрован, я не знаю, 2-3 года. Ten system jest od... Поэтому мы каждый месяц начинаем от zero, от нули. И мне нужно зарегистрировать одного человека, и тому новому нужно одного человека с $200 в инвестиции. Dokładnie. Czyli ten system Level Up jest o tyle dobry, że równe szanse mają zarówno starsi inwestorzy, którzy są w projekcie na przykład 2-3 lata i mają sporo tych, którzy przyprowadzili sporo nowych inwestorów, zarówno i ci inwestorzy, którzy dopiero wchodzą do tego projektu. Mhm. A to znaczy, co nada zdzielać? No, nada zdzielać, pracować z etymi rozroczkami Step Up 2021 z dyskontem 1,60 ili 1,100. Ничего другого не надо сейчас сделать, потому что до конца акции Step Up 2021 с этими дисконтами 1:60 и 1:100 нам до конца акции осталось 36 дней. Czyli ten system motywacyjny Step Up 2021, krótko mówiąc, ma dwa rodzaje dyskontów, 1 do 60, 1 do 100. Trzeba, proszę Państwa, się śpieszyć, bo zostało nam 36 dni do końca do końca obowiązywania tego systemu. Da. No, друзья, спасибо вам. Dziękuję bardzo, że wy byli здесь, i ja передаю слово Владимиру. Okej, dziękuję panu bardzo za państwu bardzo za Władimirowi. Dziękuję. Halo, dzień dobry. Franciszek, bardzo dziękujemy ci za twoją prezentację, za ciepłe słowa, za to, że nas zmobilizowałeś do pracy. Siergiej. Po słowacku. I w naszej mocy jest teraz, żeby dogonić tą czołówkę na świecie. Dziękujemy ci jeszcze raz, Franciszek, za twoje słowa i za swoją prezentację.